niebie jest wciąż ten sam świat, a w nim samotny czas, tysiące spraw. Ludzka w nim radość i poczucie win. Ważne kto ile ma, nie zmienia się nic. Niewiele trzeba, aby żyć, po prostu być. Słońca i nieba, aby śnić, przy ciebie i zdarzyć cud gdzieś obok nas, a wtedy dobry Bóg da znać jeszcze raz, jaki naprawdę jest sens naszych chwil. Nasz świat ma na nowo być. Niewiele trzeba, aby żyć, po prostu być. Słońca i nieba, aby śnić, przy ciebie i Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Kasia Czarnecka i Maciej Czarnecki to są dziś moi goście. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Matka i ojciec, założyciel, jeżeli chodzi o zespół Strefa Zero, tak mogę was nazwać? Można powiedzieć, bardziej ojciec. Bardziej ojciec? Bardziej ojciec. No, ale ojciec Maciej. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, wszedłem na waszą stronę internetową i tam zobaczyłem, że właśnie w tym roku mija 20 lat od czasu, kiedy pojawił się pomysł na Strefę Zero. No właśnie, tak to jest, Macieju, dobrze wyczytałeś. Tak, koniec 2003 roku to pomysł na powstanie Strefy Zero. Właściwie tak z kopyta ruszyliśmy w 2004 roku, ale można powiedzieć, że będzie już prawie 20 lat, jak istniejemy. Dużo. Czy jest czas na podsumowanie, czy jeszcze nie? Tak, myślę, że czas na podsumowanie. Myślę, że też czas na nowe pomysły, o którym dzisiaj opowiemy trochę. Tak, jest to czas pewnie podsumowań, ale też nie zwalniamy tempa. Właściwie nawet byśmy powiedzieli, że przyspieszamy, prawda? Tak. Tak, bo mamy piękne studio teraz i możemy sobie nagrywać wszystko, co chcemy w naszym domowym studio i realizować każde pomysły bez żadnych jakichś ograniczeń finansowych, czasowych. Możemy wchodzić sobie do naszego studia o 23 i nagrywać, co nam w sercu gra.
Czyli macie swoje własne w domu, rozumiem. W domu. Tak, w domu. No to tak, macie luksus. Takie amatorskie, ale... Luksus olbrzymi dla, myślę, że dla muzyków, dla ludzi, którzy chcą coś tworzyć, dla artystów, bo wtedy, kiedy czujesz, że możesz zaśpiewać na przykład, to wtedy mówię mojemu mężowi, Maciej, teraz wchodzimy do studia. Możemy śpiewać. To, tak musimy się umówić, a trzeba pojechać i nieważne, czy się chce. Czy jest głos. Czy jest wena. Tak, jest grafik, trzeba się wstrzelić w studio nagrań, które akurat ma wolny termin, a tak... Proszę, 24 można śpiewać. Kiedy sięgacie pamięcią te 20 lat wstecz, to te początki jak wyglądały? A początki były różne, bo i zmieniały się składy, prawda? Zmieniały się też pomysły. Dużo graliśmy coverów. Niewątpliwie te covery to była taka szkoła dla nas i jakby też nauczyły nas kontaktu z publicznością. To były też poznańskie knajpy, puby, różne restauracje, w którym to pubie w Poznaniu spotkaliśmy naszego potem bardzo dobrego przyjaciela i sponsora naszej płyty autorskiej. No tak od momentu przyjścia Henia, nie? Tak zaczęło się. Naszego basisty Henia Barana, który grał wiele lat z Lombardem. Tak, to właściwie zaczęliśmy już tak iść taką też drogę twórczą, można powiedzieć. Dokładnie. Autorskie nasze utwory zaczęły powstawać. To był gdzieś tam rok 2008, 2009. Tak. Potem pojechaliśmy z jedną piosenką na przesłuchania do Warszawy, do Opola. Ze Sylwią Grzeszczak. Sylwii się udało. Nam trochę mniej. Udało. Tak, także tak to wyglądało. Potem oczywiście były takie czasy, które były bardziej koncertowe, potem było tego trochę mniej, potem budowaliśmy dom, więc trochę tak zwolniliśmy tempa. No tak jak to w zespołach bywa, no. Czasem są bardziej aktywni, a czasem trochę mniej aktywni. Tak. Pierwsza piosenka, jaki miała tytuł? Autorska Niewiele Trzeba. Niewiele Trzeba. Tak, Niewiele Trzeba. Powstała też w ogóle w studio na osiedlu Rusa, prawda? Takim właśnie domowym studiu. No. Tak, w takim pokoju i zachwyciła naszego sponsora. Też Macieja, same Maćki. I ten właśnie sponsor namówił nas, żeby zrobić płytę. Tak. I wtedy żeśmy zaczęli mocno przyspieszać. I nie mieliśmy 10 czy 11 kawałków na płytę. Mieliśmy około 3 czy 4 utworów. To wyciągało się z szuflady teksty stare, brało się gitarę, siadało się na kanapie i wypisało. Właśnie, najpierw piszecie teksty, a później muzykę, czy różnie to bywa? No zazwyczaj to jest tak, że właśnie chyba są najpierw teksty, prawda, Maćku? Tak. Są teksty i potem albo się uda napisać jakąś fajną muzykę, aczkolwiek autorzy muzyki twierdzą, że lepiej napisać muzykę, a potem napisać tekst. Że wtedy jest... Łatwiej jest. Tak, no bo można wtedy te sylaby poukładać sobie, nie? Ale jak już jest tekst, to tą muzykę już trzeba tak dopasować do tego tekstu. Niekoniecznie autor na przykład się zgodzi, żeby coś przestawić, tak? Albo zmienić jakieś słowo. No, także tak to wygląda z tym pisaniem tych utworów. Teraz też mamy utwór, który od 3 lat leży w szufladzie. Ma nawet tytuł i jest już właściwie cały skończony. Ale co można powiedzieć? No, jest konflikt między autorem muzyki a autorem tekstu, bo autorowi tekstu nie podoba się refren. I to są takie właśnie... No, ale myślę, że... Perypetie, które znajdziemy się zdarzają. Jakiś konsensus, tak. Tak, i znajdziemy jakiś kompromis i w końcu może za rok uda nam się ten utwór zaprezentować szerszej publiczności. Być może trzeba refren ze względu na muzykę przenieść do innej piosenki, a z innej wkleić ten refren. Coś wymyślimy. Coś trzeba będzie wykombinować. Coś wymyślimy. W każdym razie są nowe utwory, też czekają na nagranie i na muzykę. Nawet tak dla ciekawostka była taka, że nawet miał muzykę napisać Robert Gawliński z Wilków do tego tekstu, no ale potem zaczął pisać muzykę na płytę Wilków, więc gdzieś to tak się wycofał, rozmyło. Się wycofał. Wspomniałaś o tym, że na początku śpiewaliście covery i że uczyliście się właśnie na nich. Wielu muzyków mówi o tym, że na coverach najlepiej się uczy. Dlaczego? Wiesz co, bo to jest tak mi się wydaje, że to jest takie skonfrontowanie się trochę z oryginałem, czyli
jak na przykład podejmujesz jakąś piosenkę, nie wiem, ja na przykład bardzo lubiłam śpiewać utwory Tiny Turner czy Janis Joplin, to wiesz, że śpiewasz utwór, który no właściwie jest jedyny w swoim rodzaju i jedyny w swoim rodzaju z wykonawca, a ty jakby chcesz to zaśpiewać po swojemu. Czyli gdzieś szukasz siebie w tym utworze i to jest też fajne, bo no bo albo się znajdziesz i gdzieś poczujesz się dobrze w tym utworze, albo się nie znajdziesz. I trochę te covery też jakby muzycznie pomagają też znaleźć własną drogę. Mamy, tak przynajmniej było w moim przypadku. Mamy gotowe rozwiązanie aranżacyjne, kompozycje. My się ich uczymy i uczymy się warsztatu, uczymy się wszystko to, co wokół tego utworu się znajduje i dlatego też no, jest to dobra szkoła. Znaczy, no, musimy też pamiętać, po jaki repertuar sięgamy, nie? Mhm. No. Pytam też o te covery, bo czasami zdarza się tak, że właśnie covery są słynniejsze niż pierwowzory. Tak było w przypadku chociażby piosenki I Will Always Love You, który wykonała cover Whitney Houston, a tym pierwowzorem, to pierwsze wykonanie było przez Dolly Parton. Mhm. Czy w twoim przypadku też tak było? Może nie mówię o takim sukcesie wielkim, ale czy odkryłaś cover, który mógłby być twoją piosenką? Tak, odkryłam zdecydowanie i jest to taki cover, który wykonywał Czesław Niemen. Jest to polski utwór i to jest na pewno Dziwny jest ten świat. To jest taki cover, który też miałam okazję zaśpiewać w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie było wiele różnych gwiazd polskiej sceny, między innymi pani Krystyna Prońko też miała zamiar wykonać ten utwór na tym samym festiwalu. Był to festiwal piosenki zakazanej. No a kiedy usłyszała, że już jest on wykonywany przeze mnie, no to gdzieś tam zmieniła swój zamysł. I no też jakby pamiętam wiele gratulacji, między innymi od świętej pamięci Jacka Kaczmarskiego za wykonanie tej piosenki, za zaśpiewanie tego właśnie coveru. Więc zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest taka moja piosenka. Ja uwielbiam śpiewać ten utwór i myślę, że Czesław Niemen. No i jeszcze James Joplin. No i James Joplin jeszcze, tak. Jeszcze Mercedes-Benz też. Tak. Ale nie, generalnie gdzieś, tak jak powiedział Maciej, te covery uczą i można się z nimi mierzyć i też odkrywać własną drogę dzięki nim. Jeżeli chodzi o covery, to jesteśmy przy temacie waszego najnowszego projektu, czyli Strefa Zero i piosenki Manamu. Tak. No to jest kolejny, myślę, że gruby materiał na to, żeby po pierwsze czerpać, po drugie zmierzyć się z nim, a po trzecie być siebie zadowolonym w tej walce z niełatwą materią, jaką są piosenki Manamu. Ale niektórzy mają predyspozycje, chociażby głosowe, prawda, Katarzyno? No, wydaje mi się, że to jest tak, że to jest taki kolejny materiał, który gdzieś został też odkryty przy właśnie jakichś tam różnych imprez, gdzie zagraliśmy chociażby Kocham Cię, Kochanie Moje, czy Cykady na Cykladach. I gdzieś też właśnie człowiek poczuł, że kurczę, to są fajne kawałki. I czemu nie zaśpiewać jeszcze jednego utworu? I tak właśnie powstał rok temu pomysł na to, żeby do naszych autorskich piosenek dołączyć podczas koncertów piosenki właśnie, które śpiewała Kora i Manam. No i zmierzyć się z tymi piosenkami, zarówno pod względem wokalu, jak i pod względem instrumentalnym. Dokładnie tak. To nie jest łatwe, prawda? Tam jednak basista, narzeka. Ma co robić. Ma co robić i gitarzysta też ma co robić. Tak, tak. Ale chcemy to zrobić po swojemu, tak jak czujemy, tak jak mierzymy się z jak tym potrafimy. Materiałem. Czyli tak, żeby to brzmiało tak jak Strefa Zero, czyli z tym moim wokalem. Żeby nie złamać konwencji Manamu, ale żeby też wprowadzić nasze elementy, żeby tak to ładnie wyważyć. Mhm. Żeby też nie za bardzo nie odbiec od tej konwencji manamowej, żeby to jednak było słychać nas i lata. I ten duch Manamu. Czyli szukacie złotego środka. Tak, czegoś pomiędzy Manamem a wami. Tak. Dokładnie tak. Można tak powiedzieć. Zobaczymy, czy nam się uda. Już właśnie próbujemy. No właśnie, mierzycie się, bo Maciej powiedział, że się mierzymy. To jest proces, który jeszcze trwa? Myślę, że tak, jeszcze cały czas, tak, ponieważ tak. Dołączamy kolejne utwory. Już zagraliśmy kilka koncertów z tym projektem.
spotkały się te koncerty naprawdę... Z dużym takim dobrym uznaniem. Dobrym uznaniem. I no ale mierzyć się, czyli docelowo chcielibyśmy jednak nagrać płytę. No a nagranie płyty, no to trzeba troszkę nad tym popracować. Oczywiście nagraliśmy kilka utworów na potrzeby marketingowe i radiowe. No ale to, tak jak Kasia powiedziała, ten proces cały czas trwa, cały czas jest myślenie od strony produkcyjnej, muzycznej, jak to wszystko ma wyglądać. No na przykład też najbliższe jakieś tam koncerty, które się zaczynają pojawiać, to też po prostu jakby ludzie wprost pytają, czy będzie krakowski Spleen. No właśnie. Czy będą Szare Miraże na przykład, tak? Oczywiście ja też mam swoje ulubione utwory Manamu, ale wiem, że też ludzie takich utworów gdzieś tam pożądają, typu właśnie krakowski Spleen. I to będzie dla mnie totalna nowość. Także myślę, że będzie fajnie. Te, które ludzie pożądają, jak to powiedziałaś, to już zostały nagrane, czy one są dopiero w tej wersji opracowywanej? Częściowo już zostały nagrane. No, na pewno Cykady na Cykladach, to jest taki utwór, który fajnie można zagrać i podczas koncertu. Na pewno ten klasyk. O, właśnie tu Antoni nudzi Cykady na Cykladach. Muzyczna rodzina. Tak, tak, z nami. Nasz synek. W każdym razie Po co tyle hałasu? To jest też jego z kolei też nasz ulubiony utwór. Czy chociażby Kocham cię, kochanie moje, to taki... No i takie tango, od którego chcieliśmy w ogóle wyjść. Ostatnie tango. Ostatnie tango. Nie, przepraszam. To tylko tango. To tylko tango. Tych tang było tyle. Tak, tak. Ale to tak jak powiedziałam, jest jeszcze parę takich... W ogóle jest tych piosenek tyle, żeby wybrać te, które... jakby damy radę zagrać i ja też poczuję, że fajnie mi się gdzieś się śpiewa. To też jest taki trudny wybór spośród, prawda, tego repertuaru Kory i Manamu. Tak sobie myślę, że fani Manamu musieliby być w 7 albo 8 niebie, gdyby przyszli na wasze twórcze spotkanie, kiedy śpiewacie wszystkie piosenki Manamu i wybieracie sobie te, które chcielibyście zaśpiewać. To musi ciekawie wyglądać i brzmieć. No, to dokładnie, no. To jest, w ogóle jest tak, że gdzieś każdy, jak mamy próbę, to każdy z muzyków mówi, słuchajcie, zrobimy ten numer, albo ten utwór, albo ten. A ten był jeszcze fajny. A ten był jeszcze fajny. Tamten był fajny. No to musielibyśmy, to byśmy robili przez... Byśmy musieli 2 projekty zrobić. Tak. A były takie utwory, których nie znaliście, albo nie kojarzyliście przy pierwszych brzmieniach, a później się okazało, że mogą być ciekawym materiałem na waszą potencjalną nową płytę? Ale chodzi o Manam? Mhm. No to ty, Maćku, tam odkryłeś, nie? Ten utwór taki... Jaki on miał tytuł? Nie, nic 2 razy się nie zdarza, tylko jeszcze tam... Paranoja? Paranoja? Paranoja. Nie no, gdzieś te utwory były w głowie. No to jest nasze dzieciństwo, jakby nie patrzeć. Słuchało się wyjątkowe O zimny maj i te wszystkie płyty, które to gdzieś było. Natomiast jeżeli by się chciało podjąć, je zrealizować i zrobić, to słucha się je inaczej, szczegółowo bardziej. I to i tu się odkrywa pewne rzeczy, nie? Że ale tu był aranż zrobiony, że oni tak zrobili. Albo że taki mieli przekaz, nie? Że tutaj to było tak zrobione, bo tak jak się słuchało, no to się słuchało. No, jakby, szczególnie jak człowiek był młody, no to słuchał, no fajnie było, pośpiewał sobie i tyle, nie? Natomiast teraz od strony jakby odtworzenia, czy tam zagrania muzyczne jest inaczej. Inne spojrzenie jest, tak. Ja na przykład jako dziecko to uwielbiałam utwór Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I mimo, że na przykład moi muzycy stwierdzili, że to nie jest jakiś kawałek, który... No jest wiele innych, które można zagrać, prawda, podczas koncertu, to ja się tutaj uparłam i stwierdziłam, że nie, to będzie takie moje marzenie. Ja ten utwór zaśpiewam na koncercie po wielu, wielu latach i się strasznie tym zawsze jaram, jak mamy go zagrać na koncercie. Tak, że zapominam czasem tekstu trzeciej zwrotki. Czyli jednak potrafisz w tym męskim zespole postawić na swoim. Tak, tak, teraz mnie słuchają. To co się takiego wydarzyło? W tym projekcie mnie słuchają, bo twierdzą, że tu jakby wokal jest najistotniejszy. No to prawda. No, dokładnie. Więc tak. Teraz muszą mnie słuchać. Strefa zero, bójcie się, chłopaki. Kiedy pojawił się pomysł na piosenki Manamu, to tak ochoczo weszliście w ten projekt? Myślę, że tak, prawda? Tak chyba nawet zgodnie. Tak.
Myślę, tak, że zgodnie. Tak. I dużą tutaj... Taka była też nie, oczywiście niepewność, ale był jeden koncert, na którym żeśmy zagrali te piosenki i ten koncert spowodował, że już to jest to, nie? Że weźmiemy, sięgniemy po ten materiał i zrobimy coś z tym. Mhm. A pomysł powstał rok temu. Tak, jeszcze tutaj nasz taki kolega ze Śląska, basista, który gra w zespole Armia, jakby też tak nas trochę poparł ten Kaśka, pomysł. No co ty, masz fajny wokal, Kaśka, weź tą korę, co? Tak, tak. Wiesz, nie? Także to jako dobry pomysł. Potem też niedawno też rozmawialiśmy z Jurkiem Styczyńskim z Dżemu, też poparł ten pomysł, że to naprawdę, że te piosenki kory Manamu, one są wiecznie żywe i ludzie za nimi bardzo tęsknią, tak? Tak się okazuje, że bardzo, bardzo. I też i to widać na koncertach. I to widać na koncercie, że jednak i śpiewają, i jeżeli to jest wykonane, no tak podane, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? Że z takim duchem manamowskim i z dobrym wykonaniem, no to działa. Mhm. To się podoba i mamy nadzieję, że trochę zagramy tych koncertów. Zapraszamy. Chcecie przy okazji piosenek Manamu też przemycać swoją twórczość, przemycać oczywiście w cudzysłowie. Czy te utwory też będą miały ducha Manamu albo będą stylistycznie podobne? Znaczy to, te utwory nasze, to te utwory jakby pochodzą z 2010 roku. Stylistyka była, w niektórych utworach jest stylistyka lat 80., tak. czyli gdzieś ten wspólny mianownik jest. No, ale... Płyta nazywała się Bałagan, w związku z tym trochę mieliśmy bałagan wtedy. Tak. Muzyczny, każdemu grało coś innego w duszy. No, ona nie była zrobiona w jednolity sposób taki produkcyjny, tylko każdy utwór był inny. Dlatego, żeśmy stwierdzili, że... Płyta się będzie nazywać Bałagan. Tak, tak. No. I ten bałagan, który jest utwór zatytułowany Bałagan, on jest bardzo, bardzo mocno przypominający lata 80. Tak, i nawet gdzieś ten tekst, który napisałam gdzieś, on został pewnie, zainspirowałam się właśnie chociażby takimi piosenkami jak Szare miraże czy Oddech szczura. Bardzo trudny, no, dykcyjnie, a propos dykcji. A tak jakbyśmy cofnęli się w czasie i pomyśleli, że miałabyś okazję stanąć przed korą z jej utworem, to byś się odważyła na to? Bardzo. Kurde, od razu. Oczywiście. To który byłby to utwór? No właśnie, tutaj jest problem. Może to raz, dwa, raz, dwa. O. Ten z dzieciństwa wymarzony. Myślę, że to byłaby na pewno propozycja, nie taka, która przychodzi pierwszemu wokaliście, który chciałby zaśpiewać Manam. Tak, ja myślę, że tak, no. Pewnie ta piosenka, no. Tak myślę. Bo to jest taka właśnie piosenka, która gdzieś... Ja z nią gdzieś wzrastałam. A możesz zanucić kawałek tej piosenki? Oczywiście. Z dołu do góry, z góry na dół, z ciemności w słońce, z ciszy w krzyk. Falowanie i spadanie, ruch magnetyczny, ruch ściana przy ścianie. Super. A refren jest taki. Raz, dwa, 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 raz, dwa. No pięknie. Na koncercie to na pewno brzmi zdecydowanie. Myślę, że fajnie. Jeszcze przy szybkiej muzyce, która w tle tam... Oj tak, no. Tak, to prawie tak. Pod pogo podchodzi. No, no taki punkowy zacięcie, no, jest. Tak, zacięcie. Tak, ja lubię takie. Szczególnie pozdrawiamy w tym momencie naszego basistę Henia, który bardzo lubi grać punka. I bardzo lubi ten utwór grać. Tak, zawsze ma piękną minę, ale po wykonaniu już ma lepszą. Po wykonaniu się cieszy. Tak, myślę, że jak widzi tych wszystkich zadowolonych ludzi, to tak. Mówi, jednak dobrą robotę robimy i dalej będę. Dokładnie tak. No. Tak, tak. A jeszcze jest taki utwór, jeszcze pozwolisz, Maćku, mhm. Też taki z dzieciństwa. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Nie poganiaj mnie, bo gubię rytm. Myślę, że państwo też znają bardzo dobrze. I jak jest taki dzień, który się tak zaczyna i wszystko tak się kotłuje i w ogóle jest taka machina życiowa rusza od 7 rano, to sobie czasem człowiek musi zaśpiewać. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Tej piosenki nie znałem. A tak. Widzisz, Maciuś, a my ją nagramy. Właśnie jest, pojutrze będzie próba. Tak.
gdzie ta piosenka będzie podana warsztat. Dlatego jesteśmy tacy podekscytowani. Czyli jeżeli ktoś chce mieć koncert taki bardzo energetyczny, to powinien się z wami skontaktować. Koniecznie, naprawdę. Zapraszamy serdecznie. Zagramy dla was piękny koncert z piosenkami naszymi i piosenkami Manamu. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że nie tylko ze względu na Manam, ale też na wasze utwory, które zresztą też są bardzo energetyczne. Ja pamiętam chyba pierwsza piosenka, gdzie miałem z wami styczność, to było coś z miastem. Czekam na jutrzejszy dzień. Tak, czekam na jutrzejszy dzień. To była bardzo fajna piosenka. I ona jest bardzo fajną piosenką i ona żyje cały czas i zdobyła nawet pierwsze miejsce w radiu ówczesnym. Merkury. Tak. Ona chyba się doczeka trochę remiksu takiego. Mhm. Ona będzie takie bardziej podana, bardziej dyskotekowo. Produkcji takiej. Takiej produkcji, takiej. No, jest jakiś pomysł na to. Właśnie chciałem o to zapytać, ale dobrze, że naprowadziliście mnie, bo wyleciało mi to pytanie z głowy. Czy wy się przestawicie, tak jak wielu artystów teraz, na dance'owe klimaty, czy zostaniecie w szeroku parku? Bo to nawet może być takie smaczne. Tak, ale to nie za dużo, nie? Tak. Możemy to liznąć, taki temat. Tak, oczywiście, ale nie, żeby to tak zupełnie. Nie, ale tak, żeby spróbować, jak to smakuje, możemy. Ale, no, tak. Prawda? Tak. Tak jest taki eksperymencik możecie zrobić. Taki eksperymencik, a jak nam się spodoba, to kto wie. Może i bałagan 80 pójdzie. Tak. No bo niektórzy się przejechali na tych dance'owych klimatach, typu Agnieszka Chylińska, która teraz wraca z zupełnie innymi brzmieniami. Tak. No właśnie. Tak. Bo to jest takie właśnie poszukiwanie różnych takich... To jest takie właśnie doświadczanie, tak? I czasem pewne przygody są fajne muzyczne, a pewne po jakimś takim doświadczeniu się jednak okazuje, że nie, to było fajne, ale wracamy do tego, co gdzieś tam czujemy najbardziej, co nam w duszy gra, prawda? Tak. Ale muzycy lubią tak eksperymentować. Lubią elektronicznie. No, elektronicznie, no teraz wraca w ogóle klimat lat 80. Ta elektronika wraca w jakimś innym wydaniu, no ale ona jednak ma początki lat 80. I to te wszystkie syntezatory i te brzmienia takie elektroniczne wracają i są, tylko że są inaczej trochę podane. Mm-hmm. No, więc tutaj... No właśnie, u nas na razie jest taki zamysł, zamiast drugiej gitary mamy kolegę, który gra na instrumentach klawiszowych, Dawida, i on jakby bardzo jest zafiksowany na temacie tych różnych brzmień. Tak, może w tym kierunku też będzie coś zrobione. I to właśnie gdzieś tu może jakby takie to podejście z tymi instrumentami klawiszowymi będzie taką różnicą trochę między tym brzmieniem takim, które miało Manam z dwoma gitarami, nie? Tak. Ale to trzeba zobaczyć. Ale to musimy poczuć. No, po prostu jak artyści prawdziwi z krwi i kości grzebiecie, mielicie grzebiemy, to... Grzebiemy. Wyciągacie po prostu esencję z tego. Teraz będziemy grzebać w piątek i będziemy po prostu grać po raz pierwszy. Wyobrażacie sobie, drodzy słuchacze, po raz pierwszy po prostu w naszym studio, w naszej sali prób doświadczymy, jak to jest zaśpiewać i zagrać krakowski splin. To będzie na pewno przygoda. Też będzie robione. Także. Właśnie to mnie cały czas zastanawia, bo mówicie o tym projekcie tak jakby to był taki wasz świeży materiał, który stworzyliście i ala debiutant, czekamy, aż to się w końcu wydarzy. No właśnie, ja się zastanawiam nad tym, czy można odciąć te emocje i stwierdzić, dobra, tam śpiewamy Manam, wszyscy to znają, to będą się dobrze bawić. Czy jednak nie? No może się im nie spodoba? Nie, to wiesz co, wydaje mi się, że będą ludzie, którzy na pewno powiedzą nie, no Kora była jedyna, niezastąpiona. No, wiadomo, prawda? Tak. Natomiast wydaje mi się, że no jak coś czujesz, to masz emocje i jak chcesz jakby to podać po swojemu ludziom, to wydaje mi się, że jeżeli to będzie prawdziwe, to ludzie kupią. O właśnie, słowo prawdziwe jest klucz. To jest klucz. Tak. A myślę, że... Że tak. U nas to będzie prawdziwe. Będzie. To jednak jest... Nie, gdyby nie było prawdziwe, byśmy się za to nie brali. Nie, teraz tak już mówiąc poważnie, gdyby nie było to... Gdyby się to nie sprawdziło, gdybyśmy nie poczuli tego, to byśmy tego nie wzięli. Odpuścili na pewno, nie? To jest tam bez dwóch zdań. To byśmy pewnie robili dalej jakieś nasze autorskie utwory, pewnie też będziemy je robić, ale teraz... Co właśnie... czeka od 3 lat w szufladzie. Tak, ale teraz właśnie się skupimy nad tymi właśnie piosenkami Manamu. Tak. A propos prawdy, to jaka prawda płynie z piosenek Manamu?
prawda płynie z piosenek Manamu taka, że miłość jest najważniejsza. Dużo Gora śpiewała miłości i w zasadzie wszędzie, gdzieś tam można poszperać w zakamarkach tych zdań, tych pięknych tekstów, to wychwytuje się, że to jest, miłość jest najważniejsza i mamy się kochać. I myślę, że to była siła. To była ich siła. Tak. Czyli w ich zespole było dużo miłości. Myślę, że tak. No. Generalnie chodzi o to, że wiadomo, że był i Marek Jackowski, i Kora, i potem były inne już losy w życiu Kory, ale myślę, że generalnie ona od cały czas... Od strony twórczej, wiadomo, że w zespole są różne momenty, jeśli chodzi też o relacje muzyków z względem siebie, ale generalnie wydaje mi się, że Kora była taką osobą, która mimo wszystko, pomimo tych różnych zawirowań, jednak szukała tego, żeby to wszystko dobrze się gdzieś tam kończyło i żeby ta miłość była najważniejsza, zwyciężyła, mimo wszystko. Być może ona była taka jak ty, albo ty jesteś taka jak ona, że tych facetów w tym swoim zespole ustawiacie. No, trzeba. No trzeba, ale generalnie gdzieś tam czytałam, że jak zmarł na przykład Marek, no to było to dla niej wielki cios. Mimo, że już nie byli razem ze sobą, no to zostaje cały czas, nie? To wszystko, co łączyło kiedyś i myślę, że to było najpiękniejsze, że ona zawsze go kochała, tak? Mimo, że nie byli razem. Takie jest moje zdanie gdzieś tam, można to sobie tak zinterpretować. I ta miłość, ten temat miłości się przejawia w wielu piosenkach i wszystkim myślę, że trzeba życzyć tej miłości w tym świecie bez miłości. W tym trudnym czasie, który teraz mamy, więc właśnie, to jest... Tak, dokładnie. Będziemy śpiewać o miłości, prawda? Też. Tylko i wyłącznie. Czy w ciągu tych 20 lat było coś, czego byście jeszcze raz nie zrobili? Czego byśmy jeszcze raz nie zrobili? Śpiewaliście na przykład kolędy. Czy byście jeszcze raz zaśpiewali kolędy? Oczywiście, bardzo lubimy śpiewać kolędy, prawda? Tak. Kolędy bardzo lubimy. Nie, myślę, że... Znaczy na pewno mamy, może trochę inaczej odpowiem, na pewno byśmy zrobili więcej. O. Racja. Popieram. Na pewno byśmy zrobili więcej. Może czasem... Bo muzycy to też są tacy ludzie, którzy... No wiadomo, są wrażliwi i czasem jak coś się nie uda, tak? My myśleliśmy, że jak wydamy płytę, to świat stoi przed nami otworem i że teraz to już będzie tylko super, a okazało się, że wręcz przeciwnie, że to nie jest tak. I gdzieś tam było jakieś zniechęcenie, prawda? Jakieś trudniejsze momenty, ale to myślę, że jak czyta się historię różnych zespołów, to tak jest po prostu. I pewne momenty gdzieś może przespaliśmy, może tak było nawet, może bylibyśmy w innym miejscu, gdybyśmy zrobili więcej. Zdecydowanie. Ale nie jesteśmy tego pewni. Dokładnie, ale faktycznie trzeba robić. Nie wolno się zniechęcać, trzeba pracować. Dokładnie. I to byłoby właśnie... I teraz może tak właściwie chyba ze zdwojoną siłą, może tak chcemy trochę nadrobić też ten czas, takie te lata, które gdzieś mogliśmy... lepiej wykorzystać, więcej napisać piosenek, więcej nagrywać. Tak. Teraz jakby chcemy troszkę tak nadrobić. Chyba taka jest refleksja. Dokładnie. Moja, w tym waszym radiu, kochani. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, ja doskonale pamiętam, kiedy, znaczy daty nie pamiętam, kiedy się poznaliśmy, ale pamiętam, że od samego początku... Kasia mówi, że 10 lat temu. 10 lat temu sprawdziłam przed wywiadem. Okej. Okay. Pamiętam, że mieliście bardzo mocny fan klub, który was tam wspierał, lajkował w mediach społecznościowych, tak. Pisał same peany. Cały czas. Tak. Ten fan klub na razie, mamy taką stronę na Facebooku, nasz fan klub, oczywiście zapraszamy wszystkich do tego fan klubu. Aczkolwiek teraz bardziej zadbaliśmy o stronę jakby zespołu na Facebooku i na Instagramie Strefa Zero. I teraz właściwie bardzo dużo tych rzeczy, które teraz robimy, cały czas aktualnie się ukazuje. No i mogliśmy tego robić sami, więc musieliśmy tutaj poprosić naszą wspaniałą panią Monikę, żeby nam pomogła. A my możemy się wtedy skupić faktycznie na
tym, na czym się znamy więcej. Nie mówię, że bardzo dobrze, ale... Kim są ci ludzie? To są te same osoby przez te 10 lat? Też, ale też i są nowi ludzie. Troszkę ten nasz fanklub, tak jak my, jak mieliśmy taki moment przyśnięcia artystycznego, to ten nasz fanklub też trochę przysnął. I my musimy... Teraz poszli ten w ślady i dom. Troszkę go tak popodrzucać. Musimy was, kochani, obudzić. I tak jak my się przebudziliśmy gdzieś, to nie, faktycznie zaczyna się to wszystko fajnie ruszać, rozkręcać. Mam nadzieję, że tych koncertów w tym roku zagramy więcej niż w zeszłym roku, mimo że nie narzekamy na ten, który minął. I mamy nadzieję, że ten fanklub pójdzie za nami. Więc tak. Że się obudzi i będzie tak samo jak nam towarzyszył cały czas. Temu towarzyszył. Nie, bo wsparcie fanów jest bardzo potrzebne. Każda jakby taka dobra opinia, czy jedno zdanie, miłe słowo. Zdanie, czy miłe słowo to nas bardzo tak napędza. Podnosi, że to... To nas bardzo napędza. Bo ja pamiętam, że tam wszystko się pojawiało. Wszystkie wzmianki o was. Tak. Nie wiem, nagrywamy teledysk, to tam były postowane wszystkie rzeczy. Tak. Naprawdę tam się bardzo mocno i dużo działo. Działo się. No teraz też zaczyna się dziać, tylko że na razie ta strona fanklubu, ona sobie jest. Bardziej tutaj wszystkich zapraszamy na stronę zespołu Strefa Zero na Facebooku i na Instagramie. O coś chciałem zapytać i mi wyleciało z głowy, ale na pewno do tego wrócimy. Natomiast taka... A, chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że nie wróci żadna inna pandemia, że nie będzie po prostu przerwy w koncertowaniu. No to by było teraz... Nie. Mamy nadzieję, czas. Że nie. Tak, to był trudny czas. Nie wiem, czy teraz nie jest straszniejszy, ale wtedy to był bardzo trudny czas. Tak, no. No, ta izolacja była... Natomiast wtedy mogliście powiedzieć, okej, to sobie odpoczywamy legalnie i nikt nie miał prawa nic zarzucić. No właśnie, próbowaliśmy coś robić i chyba właśnie wtedy robiliśmy nasze studio. Tak, to był ten czas, kiedy powiedzieliśmy sobie, mamy taką możliwość, żeby teraz pomyśleć o tym, żeby być niezależnym i tak jak powiedziałam, to jest niesamowity komfort dla chociażby na przykład wokalistki, że no bo wiadomo, że instrumentalista zagra właściwie o każdej porze dnia i nocy, tak? Natomiast jeżeli wokalistka będzie miała bolące gardło, chrypę, no to właściwie wszystko, co było ustalone, jeśli chodzi o nagrania, to trzeba to przekładać. Ja zawsze chciałam być niezależna i zawsze trułam mojemu mężowi Maciejowi, żeby mi zrobił takie studio, jak ma chociażby Eleni. Ja nie wiem, jakie ma. My też nie wiemy, jakie ma, ale wiemy, że ma, więc nie, generalnie to są żarty. Ale generalnie chodzi o to, że masz taki komfort. Po prostu. Głos śpi, musi się obudzić, ma swoje jakby kaprysy. I wtedy zaczęliśmy chyba w czasie pandemii tworzyć. Tak, coś zaczęło się robić, zbierać sprzęt i to wszystko jakby. Dokładnie, także nie przespaliśmy tego czasu, aczkolwiek to nie było działanie artystyczne, ale takie właśnie przygotowujące do tego, żeby za jakiś czas już działać. Móc sobie nagrywać, być działać. Panem u siebie. Być może nie było działania artystyczne, ale bardzo wpłynęło na tą artystyczną strefę. Strefę. Tak. ponieważ jeżeli chodzi o sesje nagraniowe, to czasami jest ten problem, że to może po prostu nie być wasz czas, kiedy jesteście wszyscy na 100%. Ja Dokładnie. Zawsze się zastanawiam nad artystami, którzy zamykają się w jakichś domkach góralskich, tak. Sobie ustalają termin, że przez tydzień czy dwa jesteśmy tam tylko i komponujemy. I zawsze się zastanawiam, jak to wychodzi, jeżeli wychodzi, że przebywasz z tymi ludźmi cały czas i jesteście sfokusowani na tym, że tworzymy i że coś stworzymy. Mimo, że każdy może się różnie czuć, może w międzyczasie zachorować, może, nie wiem, jakaś tragedia w jego życiu się wydarzyć i musi wyjechać stamtąd. Wiesz co, Macieju, to ja myślę, że to ma sens, bo jakby wtedy odcinasz się od wszystkiego, wiesz, że masz jakiś tam określony czas i jakby jesteśmy tu podwójnie wszyscy, się może tu i teraz mobilizujesz się i napędzamy się, jesteśmy i na pewno to ma sens. Myślę, że są tego efekty. Tak.
Bo to trochę tak było w przypadku naszym, jak powiedział nasz Maciuś, że chce wydać nam płytę i dał nam czas. I słuchajcie, do tego momentu musicie nazbierać 10 czy tam 12 utworów. I my wtedy faktycznie też trochę tak, może nie domek w górach. Nie myślisz wtedy 2 godzin dziennie, tylko myślisz 24 godziny, co tak zrobić, żeby... Mhm. Tu chyba kiedyś Osiecką wyczytałaś gdzieś, nie? Że tak, ona tak mówiła, że nie ma czasu na wenę. Jest nie robota. Po prostu siadasz, trzeba usiąść i napisać tekst. Robisz. I trzeba napisać tekst, bo że jakby, no właśnie. Coś w tym jest. Więc ja myślę, że są efekty takich działań, aczkolwiek, no ja zdecydowanie wolę taki, że jak mi się chce i czuję, że mam dzień, to wtedy sobie idę i nagrywam u siebie w studio. Wydaje mi się, że to jest fajniej. A w studio też piszesz, czy nie? No właśnie, z tym pisaniem to śpię na razie. Jest jeden utwór, który czeka od 3 lat, natomiast no nie mam weny, ale tak jak powiedział Maciej, no jak będę na nią czekać, to ona może nie przyjść, prawda? Mhm. Więc nie, znaczy mam pomysły na teksty, ale jakoś mi się to nie klei na razie. Także nie wiem, coś muszę z tym zrobić. W jakiejś rozmowie Julia Kamińska mówiła mi o tym, że jakiś jej znajomy, czy jej guru, jeżeli chodzi o pisanie, powiedział, że najtrudniejszą rzeczą w pisaniu jest usiąść na tyłku i napisać tekst. Dokładnie. Tak. W ogóle wziąć się do pisania. Że samo pisanie, jak już ma się warsztat i pomysł... Tak. Ten pomysł jest chyba najważniejszy. Właśnie nie, że napisanie słów... tylko pomysł, jak to zrobić, o czym. O czym będzie to jest najważniejsze. Mhm. Tak samo pewnie od strony muzycznej jest tak, że po prostu pomysł jest najważniejszy, nie? A potem, czy taką harmonię się stworzy, czy taką, czy tak się zagra, no to już jakby no jest konwencją no ludzi, którzy to robią. Natomiast no pomysł chyba jest najważniejszy. No i to, żeby usiąść. Tak, tak. I napisać. No właśnie. Z czym ostatnio mam kłopoty, no ale mam nadzieję, że może w ferie. To w takim razie co poza swoim głosem do zespołu wnosi Kasia? Co ja wnoszę poza swoim głosem do zespołu? No mów. No, to trudno powiedzieć. Nie, Kasienka fajna, energia, potężna energia na koncertach. Potężna energia, to fajnie się gra, jak jest człowiek, który ma taką energię. My stoimy z tyłu, Kasia z przodu robi większą robotę niż my, tak naprawdę, więc... Więc musicie mnie słuchać. Przede wszystkim, no, dużo energii. Super, super. A co Maciej wnosi? Co Maciej poza wnosi? Muzyką. O Jezu. Maciej poza muzyką wnosi przede wszystkim, nie, jakby jest to wszystko poukładane, to wszystko ma ręce i nogi, jest takim menadżerem, no ma taką rolę. Nie mamy menadżera, więc jeśli ktoś chciałby zostać menadżerem zespołu Strefa Zero, to zapraszamy. Przydałby się nam taki człowiek, który by nam to wszystko ogarnął. Nie, no Maciej jest tutaj odpowiedzialny jakby za przygotowanie całego koncertu, począwszy od umów, zawiezienia, stage manager, tak? No i jeszcze śpiewa piosenkę Oprócz Błękitnego Nieba. No to faktycznie. O. A ja w tym czasie robię sobie małą przerwę i idę się napić trochę wody. Myśleliście o tym, żeby się związać z jakąś wytwórnią, czy wolicie sami... Znaczy my jesteśmy, byliśmy związani z wytwórnią My Music, którą serdecznie pozdrawiamy. I jakiś czas temu, tak nam to widzisz Maćku, umknęło utwór Niewiele Trzeba, który został wydany w 2010 roku na płycie. Tak naprawdę nie ujrzał światła dziennego, a zobaczyliśmy to tak naprawdę niedawno. I chcielibyśmy właśnie ten utwór, nasz autorski, też w tym czasie, kiedy realizujemy ten projekt Strefa Zero i piosenki Manamu, chcielibyśmy właśnie zgłosić właśnie do wytwórni My Music i żeby on też ujrzał światło dzienne. No właśnie, żeby ludzie mogli posłuchać tego pięknego utworu, bo na YouTubie to chyba mamy właśnie z eliminacji do Opola. Mhm. Ale tak naprawdę to nie został nigdzie pokazany. Pozmieniały też technicznie, te już nie ma takich umów stricte, że się zgłasza, tylko to się robi przez strony i już tak zupełnie inaczej jest to porobione. Także też jakby to też dotknąłeś tej naszej takiej autorskiej jeszcze cały czas też działalności. Także jakby też nie zapominamy o tych naszych utworach i właśnie Niewiele Trzeba
chcielibyśmy, żeby też niebawem Państwo były emitowali, usłyszeli. Tak, tak. Bardzo piękny utwór, bardzo ładna kompozycja. Naszego basisty Henia. Chociaż w My Music też się dużo zmieniło, już teraz nie pamiętam, tak. Czy jeszcze ktoś tam pracuje, z kim miałem styczność. Właśnie. No my też nie wiemy i musimy się... No z tym człowiekiem, z którym mieliśmy jakby... Z Romkiem Jurdeczką. Tak. Romek już nie pracuje, serdecznie go pozdrawiamy. A, już nie pracuje. Nie pracuje, no. Ale podał nam jakby, co mamy dalej robić, więc będziemy działać. Z tym utworem naszym niewiele trzeba i bo to fajny kawałek jest, prawda? Tak jest. W ogóle ten rynek wytwórni też się trochę zmienił, bo te 10 lat temu, kiedy my się poznaliśmy, to wytwórnie stawiały na swoich wokalistów i raczej nie promowały tych, które nie są z nimi związane. A teraz niektóre wytwórnie robią samą dystrybucję i jak się do nich zwracam, że tam halo, a z tym może coś zrobimy, a oni nie, my tylko dystrybujemy. No właśnie. Powiem ci, Macieju, że mieliśmy trochę przerwę, więc jakby my mamy się, dostaliśmy informację, że jest taka platforma Mugo. I tam się... Aha, to też jest ich, tak. I wtedy tam mamy zarejestrować się i wtedy już oni będą się zajmować dystrybucją. Kiedyś to było tak, że do tej wytwórni trzeba było jakby, żeby się zainteresowała, to trzeba było zasłużyć. Przekonać ich. No my żeśmy przekonali właśnie tym utworem O mieście. Czyjszy dzień. Który został wyemitowany w tamtym radiu i nie Poznań, tylko Merkury. I on właśnie przez ten fan klub. I przez to pierwsze miejsce. I zdobył pierwsze miejsce i wtedy powiedzieli, tutaj, no dobra, to was weźmiemy, nie? Żeby to was tam wypuścić, nie? A teraz jest zupełnie inaczej, tak jak mówisz, że jest to jakaś strona, jakaś platforma, się tam wchodzi, niby jest automatyczny administrator, takie... Nie ma człowieka, a my trochę jesteśmy przyzwyczajeni z racji wieku. Żeby z kimś porozmawiać. Chociaż przez telefon i coś zrobić. No wiesz, ja teraz. Chociaż też tak sobie teraz myślę w kontekście waszym o wytwórni My Music. Tak przy nich zostaliśmy, ale no dlatego, że różne nici do nich prowadzą, czy to moje, czy wasze. Mhm. Oni bardzo mocno w pewnym momencie postawili na młode gwiazdy i na młody fanbase. Tak. Tak. Nie wiem, jak teraz to wygląda. Czy wy tam w siebie odnajdziecie swoich Postaramy fanów? Się tam odnaleźć. Nie, wydaje mi się, że to jest chyba już większa taka otwartość i różnorodność, nie? Tak przynajmniej liczymy. Tak, oni mieli jakieś takie swoje labele, żeby to, tak. Żeby tu nie, no bo nie ta muzyka, tu nie to, a teraz to po prostu no, przyjmują wszystko, nie? I tyle. No to dobrze, to jest, się nie ograniczają. To jest ta zmiana. Taką mamy nadzieję. Jedyne pewne w My Music jest to, że jest tam Remik. Dokładnie. Przesympatyczny gościu po prostu i wydaje mi się, że też nie szukamy, bo mamy tutaj pod nosem tą naszą My Music, więc dlaczego mamy szukać? Tak, to jest wygoda. Jak coś jest bardzo blisko... Tak. No to wiadomo, że zawsze można podjechać, tak. A może się zna kogoś, kto zna tego człowieka. Dokładnie tak. No i tak, my jesteśmy troszkę tacy lokalni patrioci, prawda? Więc... Tak. To może jakiś hymn wielkopolski napiszecie. O. Już jest, nie? Nie, jest hymn wielkopolski? Powstanie wielkopolskiego jest. Tak. Jest. Nie, hymn wielkopolski nie. Mieliśmy wystąpić na gali Lecha i już się nawet nauczyłam całego hymnu kibiców Lecha. Ale coś nie, tam... Nie dane nam było jednak. Nie wiadomo, o co chodzi. Może zmienili hymn w międzyczasie. Właśnie. No ale to... Nie, my tacy... Ale to miało być na stadionie? Nie. To miała być jakaś gala. Okay. Bodajże chyba w Poznani. Ale no, nie wiem, czy to w ogóle doszło do tej gali. A może doszło, ale bez naszego udziału. Ale już żeśmy się tutaj przymierzali do hymnu Lecha Poznań. Że mamy, potem, że chyba nie mamy, a jednak potem mamy, a potem, że nie mamy. I... Okay. No i nie mamy. A to w sumie byłoby ciekawe, bo chyba nigdzie jeszcze nie widziałem, gdzie by był hymn śpiewany tak, wiesz, w Ameryce podczas Super Bowl. Już miałam tutaj wizualizację. Ja już się widziałam na stadionie, no ale to nie, to tylko w snach. Ale marzyć każdy może. No to ja mam nadzieję, że wasze marzenia się spełnią o pełnym stadionie. My też mamy takie... Oczywiście na waszym koncercie, nie na meczu Lecha Poznań. Oczywiście. Może być też na Lechu.
Maciej, oczywiście my też byśmy tak chcieli, żeby publiczność przyszła na nasze koncerty i żeby było... No i no, zapraszamy serdecznie. Tych koncertów dużo i tych ludzi dużo. I żeby, tak, i żeby się wszyscy kochali. I, tak, kochają manami. I słuchali, i kochali. I przyszli. Bardzo wam dziękuję. Kasia i Maciej Czarnecy. My również bardzo dziękujemy za zaproszenie. Strefa Zero. Tak nazywa się ten zespół. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny, kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Sobie do obrony, ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz,